Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Właśnie powinna rozpocząć się wizyta Angeli Merkel w Polsce. Kanclerz Niemiec spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Warszawa to kolejne miejsce wpisujące się w szereg jej pożegnalnych podróży. Angela Merkel na piątą kadencję kanclerza Niemiec kandydować nie będzie. Po 16 latach na tym stanowisku nastąpi zmiana. Dziś po raz ostatni jako kanclerz Federalnej Republiki Niemiec odwiedzi Polskę. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie będzie okazją do podsumowania aktualnych kwestii dwustronnych. Rozmowy będą też dotyczyć bieżących kwestii europejskich, takie jak zapobieganie skutkom pandemii COVID-19 i ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Czytamy w komunikacie. Szefowie rządów Polski i Niemiec poruszą także kwestie polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zagadnień wschodnich. Tuż przed przylotem do Warszawy strona niemiecka zabiegała o spotkanie Angeli Merkel z prezydentem Andrzejem Dudą. Do rozmowy jednak nie dojdzie. Prezydent ma od lipca zaplanowany udział w obchodach rocznicy powstania Śląskiej Solidarności i będzie tego dnia w Katowicach. Poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. To będzie wizyta kurtuazyjna, wskazuje politolog dr Leszek Pietrzak. Angela Merkel zapewne będzie chciała poprawić swój wizerunek, odchodząc z urzędu niemieckiego kanclerza. Dobrze wie, że jej wizerunek w Polsce nie jest najlepszy z racji zgody Niemiec na ukończenie gazociągu Nord Stream 2. Angela Merkel odwiedziła już kluczowe dla Berlina stolice. Była w Londynie, Waszyngtonie, Moskwie i Kijowie. W planach jest jeszcze Izrael i Paryż. Ostatniej doby funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali kolejne 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 10 imigrantów. Na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny, za którym stoi reżim Aleksandra Łukaszenki. W piątek funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 10 nielegalnych imigrantów, 5 obywateli Iraku i 5 obywateli Afganistanu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Straż Graniczną, zatrzymano także 10 cudzoziemców za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu naszej granicy. To obywatele Gruzji, Niemiec, Iraku, Ukrainy i Afganistanu. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8. Cudzoziemcom, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, wydawana jest decyzja zobowiązująca do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin. Dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do Schengen na 5 lat. Od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni przez prezydenta Andrzeja Dudę, obejmując 183 miejscowości. Właściciele hoteli i pensjonatów, które znalazły się w strefie stanu wyjątkowego, chcą rekompensat. Mówią też o potrzebie przywrócenia pozytywnego wizerunku Podlasia. Hotele i pensjonaty w miejscowościach przy granicy z Białorusią świecą pustkami. Z ust premiera Mateusza Morawieckiego padła obietnica rekompensat. Część właścicieli ma jednak wątpliwości, czy takie wsparcie będzie im przysługiwało. Obroty spadły o 100%. Chcielibyśmy wnioskować o rządową rekompensatę. Ale po pierwsze nie wiemy, czy zostanie nimi objęta agroturystyka, a po drugie, jak będą wyglądały rekompensaty w przypadku obiektów nowych, bez kilkumiesięcznej historii przychodu sprzed wprowadzenia stanu wyjątkowego. Właściciele hoteli i pensjonatów obawiają się także przedłużenia stanu wyjątkowego. Mieszkańcy mówią również o potrzebie przywrócenia pozytywnego wizerunku Podlasia. Proponują utworzenie specjalnego funduszu. Została wytworzona w stosunku do Podlasia pewnego rodzaju atmosfera cudzoziemców przekradających się przez zieloną granicę, ludzi koczujących w zagajnikach, obecności policji, straży granicznej, budowy płotów. Ta atmosfera idzie w Polskę do potencjalnych klientów, nie tylko wrześniowych, ale październikowych, listopadowych, grudniowych. Zgodnie z propozycją mieszkańców utworzony fundusz byłby w całości przeznaczony na reklamę Podlasia. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rusza kolejna kampania promująca rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie.
Pierwsze 10 projektów Polskiego Ładu ujrzało światło dzienne. To m.in. zniesienie limitu do specjalistów, zwiększenie nakładu na służbę zdrowia, zwiększenie kwoty wolnej i podniesienie drugiego progu podatkowego. To programy korzystne dla 90% Polaków, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jeśli tu jest 90%, to po drugiej stronie, łatwo się domyślić, jest 10%. I wśród tych 10% są osoby, które oczywiście muszą atakować, kontestować, a to dlatego, że nie są zadowolone z tego, że zmieniamy system na bardziej sprawiedliwy. Premier zapowiedział wczoraj kolejne projekty. Walka z betonozą, czyli wyższe wynagrodzenia w służbie zdrowia, czyli specjalnie dedykowany program dla poprawy życia psychicznego. To także wielki program dla rolników, program ubezpieczeniowy, który pokażemy na początku października, oraz kolejna transza funduszu Polski Ład, czyli wiele inwestycji prośrodowiskowych, sieci ciepłownicze, drogi, koleje, szkoły, szpitale. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zapowiedział początek kolejnej kampanii promocyjnej Polskiego Ładu. Z Polskim Ładem po raz kolejny ruszamy po to, żeby słuchać Polaków w każdej gminie, w każdym powiecie, jakich inwestycji potrzebują Polacy. A samorządowcy dobrze wiedzą, że to nie są tylko puste słowa, że te aspiracje Polaków są spełniane. Dobiega końca tegoroczna edycja letniej Szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II w Toruniu, zatytułowana Pamięć i Tożsamość 2021 – Myśląc Europa. W samo południe z udziałem uczestników wydarzenia rozpoczęła się uroczysta msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Już po raz kolejny w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu spotkali się członkowie Bractwa Świętego Jana Pawła II. Letnia Szkoła Bractwa, które nosi imię naszego wielkiego rodaka, jest próbą odczytania testamentalnego przesłania papieża Polaka, pozostawionego w książce Pamięć i Tożsamość, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Czynimy to wnikliwie już od kilku lat. Werset po wersecie, rozdział po rozdziale zapoznajemy się z głównymi tematami tej książki, które skoro były wypowiedziane pod koniec życia Jana Pawła II, to na pewno były dla niego ważne i dla nas też powinny być ważne. Zagłębianie się w nauczanie świętego Jana Pawła II jest nam dziś szczególnie potrzebne, dodaje ksiądz profesor. Żyjemy w czasach ogromnego sporu cywilizacyjnego, kryzysu prawdy, a święty Jan Paweł II pisał kiedyś, że kryzys prawdy to przede wszystkim kryzys pojęć i my potrzebujemy oczyszczenia pojęć, oczyszczenia pewnych słów, pewnych haseł, tematów, a to w sposób znakomity czynił mistrz słowa i mistrz prawdy, miłośnik prawdy, jakim był Jan Paweł II. Dlatego myślę, że warto podążać jego tropem. Tego samego zdania są uczestnicy Letniej Szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II w Toruniu, którzy nie kryją zadowolenia z cyklicznej już inicjatywy. Jest to wyjątkowa okazja poznawać nauczanie świętego Jana Pawła II z ust bardzo mądrego księdza profesora Pawła Bortkiewicza, zgłębiać tę naukę i przyjmować, wcielać ją w życie, bo są to tak mądre rzeczy, tak aktualne słowa, które wypowiadał Ojciec Święty przed laty, są po prostu prorocze i bardzo ważne dla współczesnego świata, współczesnego człowieka. Podkreśla pani Agnieszka Czajkowska, która do Bractwa Świętego Jana Pawła II przystąpiła w ubiegłym roku, w setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Szczegóły dotyczące Bractwa dostępne są na stronie toruńskiego sanktuarium. We Francji od 1 stycznia kobiety poniżej 25 roku życia będą mogły nieodpłatnie korzystać ze środków antykoncepcyjnych. Francuski rząd rocznie przeznaczał będzie na to 21 milionów euro. Od 2013 roku we Francji bezpłatna antykoncepcja jest dostępna dla dziewcząt w wieku od 15 do 18 lat. Od zeszłego roku sięgać po nią mogą także młodsze nastolatki. Teraz Francja idzie kolejny krok dalej. Obserwujemy spadek stosowania antykoncepcji wśród niektórych młodych kobiet. Jego przyczyną są głównie bariery finansowe. To nieakceptowalne, że kobiety nie mogą się chronić, nie mogą mieć dostępu do antykoncepcji, jeżeli chcą się na nią zdecydować, ponieważ jest zbyt droga. Dlatego od 1 stycznia przyszłego roku kobiety we Francji w wieku poniżej 25 roku życia będą mogły korzystać z niezbędnych konsultacji lekarskich
oraz nieodpłatnie otrzymywać zapisane środki antykoncepcyjne. Decyzja francuskiego ministra zdrowia będzie niosła za sobą szereg konsekwencji. Wśród nich obniżenie inicjacji seksualnej i wzrost liczby chorób przenoszonych drogą płciową, wskazuje Piotr Guzek ze Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Zwiększy liczbę aborcji wykonywanych z racji nieumiejętności stosowania antykoncepcji hormonalnej i jej zawodności, a ponadto trzeba mieć świadomość tego, że antykoncepcja hormonalna ma wpisane działanie wczesnoporonne, a więc tą aborcję farmakologiczną na wczesnych etapach rozwoju prenatalnego. Jest jeszcze druga strona. Tym kobietom już w starszym wieku, które po latach stosowania antykoncepcji hormonalnej niejednokrotnie borykają się z trudnościami z poczęciem dziecka, więc z niepłodnością, ministerstwo nie oferuje leczenia niepłodności, ale metody zapłodnienia pozaustrojowego, które z leczeniem niepłodności nie mają nic wspólnego. O antykoncepcji w swojej encyklice Evangelium Vitae pisał święty Jan Paweł II, dokonując diagnozy kultury śmierci. Pokazywał tam, że antykoncepcja, pisząc o antykoncepcji, charakteryzuje się taką mentalnością przeciwną poczęciu, mentalnością antynatalistyczną, przeciw narodzinom, przeciwną narodzinom. To jest mentalność, która jest po prostu złowroga, która tworzy podstawy tej kultury śmierci. I właśnie dlatego antykoncepcja jest bardzo poważnym złem moralnym, tłumaczy ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. A upowszechnianie jej poprzez stosowanie bezpłatnych środków antykoncepcyjnych, to oznacza upowszechnianie, jest tutaj kolejnym takim krokiem w stronę rozszerzania tej kultury śmierci. Która, jak zaznacza ksiądz profesor, jest zagrożeniem dla człowieka i całej cywilizacji. 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do 4 zamachów terrorystycznych, w których zginęło około 3000 osób. Dziś mija 20 lat od tej tragedii. Ten dzień już na zawsze odmienił Amerykę. Mowa o wydarzeniach, jakie rozegrały się 20 lat temu, 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. O godzinie 8:46 samolot amerykańskich linii lotniczych, przechwycony przez terrorystów, z pełnymi zbiornikami paliwa, załogą i pasażerami, uderza w północną ścianę wieży World Trade Center. Kilkanaście minut później kolejna maszyna wbija się w południową wieżę tego światowego centrum handlu. To był szok, to była tragedia nie do opisania i dotyczyła nie tylko Nowego Jorku, całej Ameryki, ale i uważam, że też całego świata. Wspomina pani Bożena Hryniewicka, będąca wówczas w Stanach Zjednoczonych. W międzyczasie dochodzi jeszcze do 2 katastrof. Trzeci samolot, uprowadzony przez terrorystów, rozbija się o zachodnie skrzydło Pentagonu. Z kolei 4, z uwagi na bohaterskie zachowanie pasażerów, którzy udaremili atak na polach Pensylwanii. Łącznie w zamachach ginie niespełna 3000 osób, w tym nasi rodacy. 11 września zginął syn moich przyjaciół, Łukasz Milewski, który miał 21 lat. I dosłownie był tam jeszcze chyba przez następne 2 tygodnie. Także bardzo ambitny chłopak stracił swoje życie. Tysiące osób zostało rannych. Tragedia odbiła się także na osobach pracujących przy usuwaniu jej skutków. Mój brat pracował przy oczyszczaniu Nowego Jorku. Nabawił się wielkiej depresji. Miał koszmarne sny. Zmarł 16 lat po 11 września, mając wiele chorób. Rząd amerykański oskarżył o zamachy z 11 września Al-Kaidę, kierowaną przez Osamę Bin Ladena, który został namierzony i zabity 10 lat po tragedii. Dziś, w 20. rocznicę tych wydarzeń, do rodzin ofiar, poszkodowanych oraz całego narodu amerykańskiego płyną wyrazy solidarności i pamięci. To the families. Rodziny 2977 osób z ponad 90 krajów zabitych 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, Arlington w Virginii i Shanksville w Pensylwanii oraz tysiące innych, którzy zostaliście ranni. Ameryka i świat upamiętniają was i waszych bliskich. Szanujemy wszystkich, którzy zaryzykowali i oddali swoje życie w minutach, godzinach, miesiącach i latach. Chodzi o strażaków,
strażaków, policjantów, ratowników, lekarzy, pielęgniarki, pracowników budowlanych, a także wszystkich zwykłych ludzi, którzy dali z siebie wszystko, aby ratować, odzyskiwać i odbudowywać nasz kraj po tej tragedii. W miejscu tragedii znajduje się dziś pomnik upamiętniający ofiary wydarzeń z 11 września 2001 roku. I w tym południowym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.